Cześć! Wielkimi krokami zbliża się matura, dlatego zespół odrabiamy.pl przygotował dla Ciebie krótkie zestawienie najważniejszych informacji na temat egzaminu na poziomie podstawowym. Skupimy się na trzech głównych przedmiotach maturalnych. Języku polskim, matematyce oraz języku angielskim. Zapraszamy! Matura z języka polskiego składa się z części ustnej oraz części pisemnej. Aby zdać egzamin, należy zdobyć 30% punktów z każdej części. Część ustna egzaminu trwa 30 minut. Po wylosowaniu zestawu pytań masz 15 minut na przygotowanie się do odpowiedzi. Kolejne 15 minut jest przeznaczone na Twoją wypowiedź oraz rozmowę z egzaminatorami. Zestaw egzaminacyjny składa się z dwóch zadań. Pierwsze zadanie sprawdza znajomość treści oraz problematyki lektury obowiązkowej. Pochodzi z puli jawnych pytań, które zostały opublikowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Drugie zadanie jest związane z literaturą, językiem lub innymi dziedzinami sztuki. Na podstawie otrzymanego materiału, tekstu literackiego, nieliterackiego lub ikonicznego, czyli na przykład jakiejś grafiki, krótko omawiasz zagadnienie. Za część ustną egzaminu możesz zdobyć 30 punktów. Ustne egzaminy będą się odbywały w szkołach od 10 do 23 maja w terminach ustalonych przez komisje egzaminacyjne. Część pisemna egzaminu z języka polskiego będzie trwała 240 minut, czyli aż 4 godziny. W tym czasie masz do rozwiązania trzy części egzaminu, które będą znajdowały się na dwóch arkuszach egzaminacyjnych. Pierwsza część to język polski w użyciu. Sprawdza czytanie ze zrozumieniem dwóch tekstów oraz zagadnienia językowe. W tej części czeka Cię stworzenie notatki syntetyzującej na podstawie dwóch tekstów. Notatka powinna zawierać 60 do 90 wyrazów. Jeśli nie wiesz, jak napisać notatkę syntetyzującą, sprawdź link znajdujący się poniżej. Kolejna część to tekst historyczno-literacki. Tutaj spodziewaj się zadań odnoszących się do kilku okresów literackich, np. średniowiecza, renesansu czy romantyzmu. Tutaj też pojawią się zadania z lektur obowiązkowych. Trzecia część znajduje się w drugim arkuszu egzaminacyjnym i polega na napisaniu wypracowania. Wypracowanie powinno mieć formę tekstu argumentacyjnego, czyli po prostu rozprawki. Powinno składać się z co najmniej 300 wyrazów. Jeśli chcesz napisać dobry tekst argumentacyjny, sprawdź link znajdujący się poniżej. Co jeszcze warto wiedzieć na temat wypracowania? Otrzymasz dwa tematy do wyboru. Co ważne, nie zostanie w nich wskazana lektura obowiązkowa, do której masz się odnieść w tekście argumentacyjnym. Pamiętaj jednak, żeby w wypracowaniu uwzględnić dwa utwory literackie. Jednym z nich powinna być lektura obowiązkowa. Drugim ważnym elementem są konteksty. Twoje wypracowanie powinno zawierać odniesienia do dwóch kontekstów, np. biograficznego czy filozoficznego. Pamiętaj, że tutaj oceniana jest przede wszystkim Twoja zdolność argumentacji. Za część pisemną egzaminu możesz zdobyć w sumie 60 punktów. Egzamin odbędzie się w czwartek 4 maja. Początek o godzinie 9 rano. Kolejny egzamin napiszesz z języka obcego nowożytnego. Tutaj skupimy się na języku angielskim, ponieważ to on jest najczęściej wybierany przez uczniów. Schemat egzaminu wygląda identycznie dla każdego języka. Podobnie jak w przypadku języka polskiego, matura z języka angielskiego również dzieli się na część ustną oraz pisemną. Aby zdać egzamin, należy z obydwu części zdobyć po 30% punktów. Część ustna egzaminu trwa jedynie 15 minut. Ma ona formę rozmowy z egzaminatorem. Najpierw wylosujesz zestaw pytań składający się z trzech zadań. Następnie osoba egzaminująca zada Ci kilka pytań związanych z życiem oraz zainteresowaniami, żeby oswoić Cię z sytuacją egzaminacyjną. Jest to tak zwana rozmowa wstępna, która trwa około 2 minuty. Pierwsze zadanie egzaminacyjne polega na rozmowie, w czasie której odegrasz z egzaminatorem role przewidziane w zadaniu. Musisz uwzględnić wskazane w poleceniu cztery elementy. Drugie zadanie to opis ilustracji oraz odpowiedź na trzy pytania związane z tą ilustracją. Natomiast ostatnie zadanie to tak zwana wypowiedź na podstawie materiału stymulującego. Egzaminator zada Ci dwa pytania związane z wylosowanym materiałem. Za część ustną egzaminu możesz zdobyć 30 punktów. Ustne egzaminy będą przeprowadzane w szkołach od 10 do 23 maja. Terminy ustalają komisje egzaminacyjne. Z kolei część pisemna egzaminu z języka angielskiego będzie trwała 120 minut, czyli 2 godziny. Wymagany ogólny poziom biegłości językowej na maturze z języka angielskiego to B1. A w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych B1+. Egzamin pisemny składa się z czterech części. Są to rozumienie ze słuchu, czytanie tekstów pisanych, czyli czytanie ze zrozumieniem, znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna. Ostatnie zadanie polega na napisaniu dłuższej formy wypowiedzi na podstawie określonych w poleceniu założeń.
Zazwyczaj jest to e-mail, list prywatny, inaczej nieformalny, wpis na bloga lub wpis na forum. Za część pisemną egzaminu z języka angielskiego możesz uzyskać 60 punktów. Egzamin pisemny odbędzie się w piątek, 5 maja o godzinie 9. Ostatnim obowiązkowym egzaminem jest matura podstawowa z matematyki. Na jej napisanie będziesz mieć 180 minut, czyli dokładnie 3 godziny. Podczas egzaminu możesz korzystać z cyrkla, linijki i kalkulatora prostego. Co ważne, rysunki także wykonujesz długopisem lub piórem z czarnym tuszem lub atramentem. Razem z testem otrzymasz broszurę z wybranymi wzorami matematycznymi, z której możesz korzystać podczas egzaminu. Egzamin składa się z różnego rodzaju zadań zamkniętych oraz otwartych, które są ze sobą przeplatane. Warto zwrócić uwagę na ograniczony w tym roku zakres wymagań. W arkuszu pojawi się tylko jedno zadanie na dowodzenie. Brak będzie zadania na dowód geometryczny. Zostaną też usunięte wzory skróconego mnożenia dla potęg trzecich. Na maturze nie pojawi się także zadanie dotyczące brył obrotowych, a wymagania związane z wielomianami zostaną ograniczone. Za poprawne rozwiązanie całego arkusza możesz otrzymać 46 punktów. Egzamin odbędzie się w poniedziałek, 8 maja o godzinie 9 rano. Powodzenia!